Wracamy po przerwie. Przed nami jeszcze jedno spotkanie w ramach ESL Mistrzostw Polski. Przed nami spotkanie No Work kontra Pact. Tym razem na mapie The Mirage. Niestety, ale ekipa No Work jeszcze meczu nie wygrała. Na Cobblestone'ie, na tym poprzednim spotkaniu, to wyglądało całkiem obiecująco, prawda? Zdecydowanie. Pierwsza połowa wyglądała naprawdę nieźle, szczególnie początek 4-1. No ale później niestety wszystko co złe już natrafiło na zawodników No Work, regularnie przegrywane rundy. Wter uruchomił nam się Wegi, który potrafił nawet w sytuacji 3-5 zdobyć 4 fragi, nagle 3-1 i oczywiście Pact nawet i takie rundy zgarniało, no ale też pamiętajmy, że już Pact przecież mogło zdobyć jedną rundę wcześniej. Dobra akcja Rysona i jego kolegi, w sumie ten bardzo ciekawie biegał ze swoim przyletem maszynowym, siejąc zamęt tak naprawdę właśnie w okolicach Matrixa, no ale ogólnie i tak niestety No Work już po zmianie stron nie istniało. Nie najlepsze decyzje, wyjątkowo średnio ten atak w wykonaniu No Work wyglądał, były problemy z synchronizacją i szczególnie ze sprawdzaniem pozycji, bo tak naprawdę Pact mogło korzystać cały czas z tych swoich superbohaterów, bo wydaje mi się jednak, że możemy podzielić ten zespół po poprzednim meczu na takie dwie ekipy. Dużo lepiej grający oczywiście Wegi, Darko i tam próbujący Coyote i niestety dużo gorzej Lunatic i Molsi. Wydaje mi się, że no tutaj na Mirażu, na mapie, którą oczywiście wszyscy doskonale znają, tutaj Pact właśnie potrzebował całej piątki grającej skutecznie, ale od razu przypomina mi się Lunatic, który na Mirażu po stronie CT potrafi grać. Tak, wiemy, że właśnie ta jego snajperka jest wtedy zabójcza. Zanim jednak przejdziemy do samego Miraża, to spójrzmy na tabelę po tym spotkaniu na Cobblestone'ie. Gracze No Work, no jak powiedziałem wcześniej, tylko umocnili się na tej ostatniej pozycji 0-0-11. To wygląda niestety bardzo, bardzo źle. Co do ekipy Pactu, no ci na miejscu piątym aktualnie widzimy 18 zdobytych punktów, 6 wygranych meczów i 5 porażek, ale gonią, bo zwróćmy uwagę na to, że miejsce trzecie, miejsce czwarte i drugie to są miejsca, które mają po 21 punktów, co oznacza, że Pact, wygrywając to spotkanie na Mirażu, będzie miało dokładnie tyle samo. To jest walka naprawdę o ważne pozycje. No to top 4 tutaj liczy się, chociaż no później mamy taki podział, że właściwie top 2, gdzie te dwa pierwsze miejsca nam dają od razu awans właśnie do półfinałów, ale no Pact raczej po to nie sięgnie. Oni właśnie myślą w ogóle o tym, żeby mieć jak najłatwiejszego przeciwnika podczas tych spotkań już ćwierćfinałowych, podczas tego meczu BO3. A teraz już spójrzmy na rundę nożową na Mirażu. No Work po stronie broniącej, Pact po stronie atakującej. Chyba wszystko szybko zostanie rozegrane, chociaż Mopsim został na respie i to mnie trochę niepokoi, bo wygląda na to, że No Work gra w tej rundzie nożowej. Na razie przynajmniej we czterech i teraz no Mopsim na szczęście się ruszył. No i to jest dobra opcja dla niego, bo oczywiście dwójka rywali poobijana, chociaż tutaj pechowo Darko tylko 4 HP, ale jednak Mopsim jeszcze jakoś sobie poradził, tak jednak Darko dobrze go wykończył i Pact widzimy, że momentalnie wybiera tą stronę broniącą, no ale nie ma co się dziwić. Pact, pamiętamy, na Mirażu potrafi sobie radzić naprawdę ciekawie. Co do samej sytuacji w tabeli, wspominałeś o Pact i o Pride, ich spotkanie i tak będzie oczywiście rozgrywane jeszcze w ostatniej kolejce. No ale oczywiście wiemy, że nie ma różnicy, czy będzie się miało miejsce czwarte czy piąte, bo tak czwarte z piątym gra, a trzecie z szóstym. W każdym razie kontynuujemy spotkanie, czas na rundę pistoletową, w której Pact nie ma zamiaru korzystać z Defuse Kita. Pact nie będzie grał na odbijanie na tym momencie, a tam ustawiony jest Darko, jest również Coyote, który gra na blisko przy rampie. No, Pixa i Mopsim po drugiej stronie, jest również Stevie, który wyciąga granat i Coyote przed szansą. Poobijany bardzo mocno terrorysta, ale sam Coyote jeszcze zwiewa z tej pozycji. Wciąż 5-5, teraz Coyote bez żadnej szansy. No i No Work może przyspieszyć, ale Lunatic tylko na to czekał. Wyjście również od domku. Lunatic poobijana, w końcu pada na ziemię. Rayson raz jeszcze w tej rundzie pistoletowej. Zostaje tylko Molsi oraz Darko. No ale Molsi musi o tę rundę walczyć sam. Jeszcze ładny strzał od niego. Ale bomba już pod bombsite'em. Jeros bardzo blisko i to jest runda, którą wygrywają zawodnicy atakujący. No to było naprawdę solidne wejście No Work mimo początkowych problemów i Coyote, który też miał przecież okazję, żeby spokojnie eliminację zdobyć. Jednak No Work poradziło sobie. Szczególnie brawa dla Raysona, tylko słyszeliśmy jak te heady wpadały na jego konto. No ale w końcu to oczywiście sam zawodnik i tak potrafił swoich rywali wykończyć. 1-0. Sprawne podejście pod dżunglę. No i właśnie Pact, które nie chciało przecież grać na odbijanie i okazuje się, że to nie był najlepszy wariant, bo strzelecko No Work wyglądało lepiej. Ale wierzyłem w Coyote, że właśnie po tym wychyleniu się na rampę uda się złapać Stevie'ego, bo to on tam akurat dokładał granat.
no niewiele tam zabrakło, a później już Kojot, no bez dużej szansy, jak już terroryści poznali jego pozycję, go bili do bodajże 69 punktów zdrowia, to granie na blisko, no może czasami przynosi jakiś sukces, ale jednak to było to USP, no work, wbiegło z tymi glockami, później posypało się, teraz mamy jakąś pauzę, ale nie taktyczną, a techniczną, bo raczej po samej pistoletówce te pauzy taktyczne nie są wykorzystywane. Na szczęście jednak możemy już wrócić do spotkania. No work w drugiej rundzie z dużo lepszym wyposażeniem. To Pixa grający z UMP, Galil w rękach Jerosa. Do tego trzy kałasznikowy, a po stronie Paktu cztery kamizelki. Właśnie Lunaty, który aż tak dużo pieniędzy nie chce wydawać. Zobaczymy, czy ta snajperka, jak już się pojawi, to będzie skuteczna. Czy Lunatyk faktycznie zrobi z niej dobry użytek. Jak na razie Wegi grający agresywnie w piwnicy, ale no Pixa wyskakuje tylko, łapie od razu rywala i to ten nawet nie był w stanie obić swojego przeciwnika. Jak widzimy, Pixa cały czas z pełnym paskiem zdrowia, ale Nowork też w tej rundzie nie spieszy się. To jest kontrola na mapy, bo mamy osobę na środku i pod bombsite'em B i w domku na A. Więc tutaj Pakt, nawet gdyby chciał, to nie bardzo jak może zaskoczyć zawodników Nowork. Chociaż Molsi skraca dystans z nadzieją, że jednak coś tutaj uda mu się zrobić. I nie mówię o gotowaniu czy o jakiejś jajecznicy, ale to Jeros był bardzo blisko. I ta przewaga Nowork tylko się powiększa. Rejson zamykający akcję od domku na A. Lunatic zostaje sam, ale to jest osoba, która jest pod tym bombsite'em, więc być może Raysona uda się jeszcze złapać. No na B już jakiejś akcji nie zobaczymy, a Lunatic teraz wychylony, poobijany jeszcze bodajże Mopsim, ale Rayson cały czas z pełnym paskiem zdrowia. I bez straty taką rundę wygrywa ekipa No Work. No na razie bardzo dobry start oczywiście. Jeżeli chodzi o Pakt, zwróćmy uwagę na to, że oni jeszcze meczu na Mirażu nie przegrali, mimo że chyba taka szansa była całkiem spora. Nie wiem, czy pamiętasz mecz z Tomorrow GG i niesamowity comeback do 14, tak? Tak jest. I odbijanie 2-4 ze snajperkami. Tam działo się wszystko. No Tomorrow GG też widać, że wyciągnęło wnioski, wygrywają dzisiaj na Mirażu przeciwko Pretty. Na tej pierwszej mapie tylu będą się popełniali jak na Inferno. Problemy mieli sami zawodnicy Tomorrow GG jednak zdecydowanie większe. Tak, jeżeli chodzi o Nowork, bardzo szybkie podejście, nawet w ogóle wejście w swoje mołotowy. No ale Rayson ma AK, żeby zaraz tej broni nie stracił, bo wydaje mi się, że Pakt będzie w nią tutaj celowało. Na razie jednak zdecydowanie lepiej celuje Mopsim w stronę swojego rywala. Zostaje tylko Kojoten przygotowany w okolicach kuchni i już zauważony przez Pixę. I wydaje mi się, że to właśnie Pixa wykończy Kojota dokładnie tak 3-0 i Pakt, które może zacznie wracać od tego pierwszego fulla, jeżeli chodzi o sytuację finansową. Lunatic zbierał na AWP Molsi. Może ewentualnie też, ale jednak nie tym razem. W każdym razie na razie Molsi i Lunatic to są jedyne postacie, które fragują. Gdzie jednak pamiętamy, że z tym fragowaniem ci zawodnicy mieli problemy na koplu. I to jest zastanawiające, bo faktycznie 3 rundy za nami, tylko 2 fragi zdobyte przez ekipę broniącą, ale no teraz będzie okazja na to, żeby poprawić te statystyki, a przede wszystkim na to, żeby wygrać w końcu pierwszą rundę na tej mapie. Ale gracze No Work ustawieni pod rampą, no pod ten PSA po raz kolejny będą chcieli atakować. Zobaczmy, co z tego wyjdzie, bo nie ma wejścia od domku, a Darko czeka na drewienku. Kojot bez żadnej szansy, ale Darko jeszcze ma szansę na kontrę. Na razie tej pozycji nikt nie sprawdza, Darko tylko namierza rywali. Jest jedna eliminacja, jest druga, bomba na ziemi, Pixa bardzo blisko, ale to Rayson pomagał. 3-1, ponieważ tylko Darko te fragi zdobywał, pozostali partnerzy szybko poginęli, aczkolwiek Molsi. No i jeszcze może tutaj trochę namieszać, jednak nie może, bo Stevie wychodzi od łącznika i to jest czwarta runda z rzędu zdobyta przez Nowork, więc mamy podobny początek jak na Cobblestone'ie. Dokładnie tak, ale jednak jest zauważalna różnica. Wtedy Pakt w ciągu 4 rund miało zdecydowanie więcej fragów niż tylko 4. No to jest aktualnie bardzo zły początek, szczególnie, że wtedy Pakt jednak rozpoczynał po stronie Terro i okej, finansowo nie trzeba wyglądać dobrze. Tutaj jednak po stronie CT jest ten problem, pierwszy full jednak wygrany za łatwo i gdyby nie to, że Nowork nie sprawdziło pozycji Darko, kto wie, czy ta runda nie zakończyłaby się nawet bez straty. Bardzo szybkie, porządne wejście pod bombsite A, ale pamiętamy, Nowork zaczęło wracać, kiedy wygrało rundę. Pytanie, czy przypadkiem Pakt też od tego momentu swojego powrotu nie rozpocznie, bo na razie Kojot ładnie rozpoczyna. Zwróćmy uwagę, że wszyscy zawodnicy Pakt mają kamizelki i podniesiona AK to jest w tym momencie spory plus, nie mówiąc o tym, że zaraz drugi AK będzie podniesione, bo Rayson też ginie. Lunatic już bardzo pewnie wychyla się na tej rampie i faktycznie broń udało się podnieść, więc jak na razie to Pakt wygląda bardzo solidnie.
Nie dość, że Pakt ma przewagę liczebną, to też ta przewaga w głowie chyba już jest u Wanted terrorystów, bo No Work, no teraz już tylko we dwójkę, Jeros oraz Stevie. Fatalnie to wygląda dla ekipy atakującej. Jest decyzja o tym, żeby podejść szybko pod bombsite B, ale Molsi stoi na swojej chyba ulubionej pozycji. Molsi wyjście, jeden frag, brakuje amunicji, ale jest Kojot i to Pakt wygrywa taką rundę bez straty, a udało się jeszcze zachować trzy karabiny. Myślałem, że snajperka... Tak, chciał zrzucić, ale jednak zablokowała się. W każdym razie i tak Pakt wygląda bardzo dobrze. Masa zachowanych broni, runda w półeko wygrana bez straty. No i właśnie, wyobraźmy sobie Nowork, jaką byłoby solidną ekipą, gdyby oni tych rund anty jako ciągle nie przegrywali. Nie ma meczu, by minimum takich dwóch nie przegrali. Teraz na razie jednak Stevie złapany w prosty sposób, widać, że chciał spalić ten łącznik, jednak odpuścił sobie tą opcję i to był oczywiście jego błąd. Jeszcze genialny granat. Ależ tutaj wynajdowany Jeros. No, Nowork zaczyna powoli mieć spore problemy. Molsi kontra Mopsi na bombsite B, ale jednak teraz podbijany jeden i drugi i to Vegi się przyłączył do pomocy. Pakt budzi się, patrząc na tę rundę, patrząc na poprzednią. Potrzebowali tej jednej, żeby ruszyć i teraz być może trudno będzie zatrzymać tę ekipę. Zostaje tylko Ryson w sytuacji 5-1. Na zakręcie już czuł Vegi, no, ten zauważa bombę, więc... Na razie przystopował, Darko czeka, Ryson już pod rampą, ale ładne wychylenie. Tutaj Darko nie oddał nawet celnego strzału, chociaż wceluje się jeszcze snajper, ten też zawodzi. No to daje szansę Rysonowi, może nawet nie na wygranie rundy, bo to będzie bardzo trudne, ale na powodowanie jakichś strat po stronie CT, z tym, że Vegi jest na respie, ale Ryson radzi sobie również i z nim. No podejrzewam, że ta trójka pozostanie przy bombie, chociaż nie, Kojot chce się strzelać i Kojot jednak nie zawodzi. 4 eliminacje od Kojota w tej rundzie. Druga runda dla Paktu. Ale Nowork ma pieniądze, szczególnie Pixa, który zgromadził około 9000 dolarów. Dokładnie tak. Cały czas wydaje mi się, że terroryści będą próbowali grać te rundy na fullu. Pakt jednak coraz sprawniej też te punkty zaczyna zdobywać. No i Nowork musi zacząć się wygrywać te rundy jak najszybciej, bo zaraz Pakt będzie miało masę pieniędzy i same zdobywanie rund ze strony Nowork tak łatwą sprawą nie będzie. Szybkie wyjście, tym razem jednak widzimy, że dobry ogień krzyżowy. Kojot już złapał dwie eliminacje, panowie od rampy też tutaj mocno spóźnieni. No i niestety, wydaje mi się, że jednak Nowork próbuje grać zbyt indywidualnie. Teraz już jest 5-2, a za chwilę nawet może na jednego, bo Pixa poobijany, zafleszowany, ale jego pozycja jeszcze niesprawdzona. Teraz Darko wychyla dosyć pewnie na snajpera. Darko ma spore problemy, Pixa nie ze snajperki, a z pistoletu. No ale Kojot był na posterunku i to są 3 eliminacje od Kojota. Też trzecia runda z rzędu zdobyta przez ekipę Pakt. Coraz więcej pieniędzy po stronie antyterrorystów. No i też w końcu zaczęli fragować, bo pamiętam, że w tej trzeciej rundzie były tylko 2 zdobyte fragi, dokładnie, właśnie przez Lunatica i przez Molsiego, a teraz już pozostali obudzili się, no i przez to Pakt żyje, przez to Pakt zaczyna te rundy wygrywać. Szczególnie przez Kojota, który jednak pokazuje się z tej najlepszej strony w ostatnich rundach. Ale tak to zawsze wygląda, w różnie Pakt i Vegi i Kojot wymieniają się, jeżeli chodzi o fragowanie, bo jednak poprzednia mapa należała zdecydowanie do Vegiego, ten, jeśli dobrze zauważyłem, na razie tylko jedna eliminacja. Także spora dysproporcja, jeżeli chodzi o porównywane rundy. W każdym razie już Kojot czuje cały czas się tutaj mega pewnie, skrócony środek i zaraz opcja wejścia na plecy. Pytanie jednak, czy to troszkę nie zgubi jego drużyny, bo możliwe, że dojdzie nam do jakiejś mocniejszej rotacji pod bombsite B, szczególnie, że rywal i tak wchodzi pod A. Tam jest przygotowany tylko Darko. Ten już powoli z tymi rywalami musi zacząć sobie radzić. Zwróćmy uwagę, że na dwa fronta atakują w tym momencie terroryści. Na razie jednak nie wychodzi to najlepiej, bo i jeden, i drugi BS są dobrze kryte. Zostaje tylko Pixa, ten nawet nie podniesie bomby, więc szanse na podłożenie też wydają się być znikome. No ale dobry plan tutaj zawodników Nowork po tym, jak udało się trafić Molsiego w głowę. Ten dorzucił smoke, ale się na tyle wychylił, że akurat udało się sięgnąć tego fraga i... No to spowodowało małe kłopoty po stronie Paktu, ale właśnie widzieliśmy dobrą stronę od Darko, teraz Vegi wszystko kończy. No dwie straty po stronie CT, gdzie i tak Pakt na swoją sytuację narzekać nie może. No Darko akurat ma 4500, Molsi ponad 9, ale mamy remis. Wynik 4-4 i 9 rundę przed sobą. Snajperka po stronie Nowork, z tej skorzysta Stevie. No tak czytamy tego zawodnika dla jasności, ale
Wiemy, że jest to Joker, tylko po prostu wszystkim oglądającym chcemy to wszystko ułatwić. I Pakt odpuszcza nieco ten BSA, zostaje tylko Darko, raczej skupieni na środku w wykonaniu antyterrorystów, ale Nourk o ten środek walczyć nie chce. To są defensywne pozycje w okolicach B, a szczególnie pod rampą. Także Pakt na razie tutaj się trochę wynudzi na tej pozycji na midzie. Zobaczymy, czy przez to Vegi sobie pozwoli na więcej, czy będzie chciał podejść na zakręt, ale jednak nie. Ten wraca na BSA i też musi się pilnować, bo mamy wejście Nourk od strony piwnicy. Ale Vegi ten pojedynek z Rysonem wygrywa, stąd już przewaga po stronie Paktu. Z tym, że Genos też jest na środku i tam ktoś musi tę pozycję pokryć. Mopsim fraguje, ale Genos zdradził teraz pozycję. Jest jeszcze frag od snajpera terrorystów. Darko jednak z podrewienka odpowiada i proszę bardzo, Stevie po raz kolejny znowu strzał ze snajperką. Morsi od dżungli, ale Stevie wciąż czuwa. Raz wcelowany w pozycję na dżungli, raz przy respie CT. Morsi teraz mógłby ten moment wykorzystać i dokładnie i on i Coyote synchronizowali się, ale jeszcze walczy Genos. Jeden na jednego. Coyote nadal się dobrze trzyma. Teraz flash, który no, trochę tylko może spowolnić Coyote, ale pytanie, czy Genos wie, że on przeszedł już na bombsite? Najwyraźniej wiedział, stąd Coyote miał łatwe zadanie. Tak jest, brawa dla Coyote za wyjątkowo szybką decyzję. Udało się mocno zaskoczyć swojego rywala, który święcie był przekonany, że przecież cały czas ostatni z zawodników CT znajduje się w okolicach RSP-a. 5-4, dominacja Pakt trwa, powrót z wyniku 4-0, Pakt wygrało rundę Eko bez straty i od tamtej pory cały czas widzimy, że bezproblemowo w sumie Pakt sobie radzi, chociaż ta ostatnia runda już takie powoli problemy przynosi zawodnikom Pakt. W każdym razie Nourk cały czas oczywiście ma pieniądze, stąd widzimy ich znowu z samymi Akana, ale właśnie nie widzimy już Rysona, który jest skrócony przez Darko. Darko, który bardzo często tą rampę skraca, no ale tego najwidoczniej Rason się nie spodziewał, który nawet Darko nie pobija. Teraz pobijany jeszcze jest tym Mopsim, ale Morsi też się nie trzyma zbyt dobrze. Zobaczymy, czy pomoże mu Vegi od galerii, bo na Mirażu już tutaj nie błyszczy, ale teraz frag dla niego jest kolejny. Morsi już może poczuć się nieco bardziej komfortowo. Tak w ogóle bomba wypadła, więc gracze Paktu wiedzą, że to jest wejście pod bombsite B. Rotują już pozostali antyterroryści i to się musi szybko zakończyć. Chyba bez żadnej straty dla Paktu. No, oglądamy teraz taką małą dominację, bo znowu dobry początek dla Nourk. 4-0, 6 rund dla Paktu, to co na Cobblestone i później przerwana ta passa właśnie przez zawodników Nourk. Pamiętajmy, że Nourk na poprzedniej mapie miało dwie pistoletówki. Wynik tego zupełnie nie odzwierciedla. Nie zdziwię się, że na Mirażu również dwie rundy pistoletowe będą zgarnięte przez tą ekipę, a i tak Pak sobie to spokojnie wygra. No gdyby nie pistoletówki, gdyby nie to, że na pierwszym full zraszowali ten BSA, pewnie by tak dobrze to nie wyglądało. Na razie widać, że Nourk gra zbyt indywidualnie, to jest największy problem. Jeżeli nie zaczną grać drużynowo, no to niestety będzie po spotkaniu. Na razie Pixa próbujący tworzyć zamieszanie pod środkiem, no ale to nic nie daje, bo i tak koncentracja na bombsite, a jest, jeżeli chodzi o samych antyterrorystów, no to wygląda za łatwo, zdecydowanie za łatwo dla drużyny Pakt. Zostaje jeszcze Rison, ten wiem, że miewa swoje momenty, ale boję się, że trzech nas nie zdobędzie dokładnie tak Lunatic wcelowany. 7-4 i Pakt zgarnia każdą kolejną rundę. No ale zrobili teraz to lepiej terroryści z pistoletami niż wcześniej z karabinami, gdzie nawet nie było żadnej straty po stronie CT. Teraz były dwie. Małe pocieszenia, ale chyba zbyt małe, patrząc na to, że to jest 12 runda, Pakt już zgromadził aż tyle pieniędzy, bo trudno będzie teraz zresetować już zawodników CT. Nourk musiałby właściwie wygrywać i wygrywać, ale to wygląda po prostu bardzo, bardzo źle. Lunatic ustawiony na galerii. No i sporo terrorystów po drugiej stronie, bo aż trójka. Lunatic, czy da im radę? Tego się kompletny Pixa nie spodziewa. Lunatic, teraz jednak wyjście, które kończy się jego śmiercią. Pomaga jeszcze od środka Coyote, ale tutaj jest odpowiedź i mamy szybkie wejście pod bombsite B. Morsi zostaje sam, dwójka rywali w domku, jest trzeci na galerii, ale Morsi zdobywa tego ważnego fraga. Odpowiedź od Mopsima, dwóch na dwóch i w końcu jakaś bliska runda, w końcu szansa do Nourk na to, żeby wygrać nawet tę rundę. Darko już w pojedynkę. Dwóch na jednego, pozycja Darko za chwilę będzie poznana. Mopsim nie daje mu rady, Stevie cały czas pełen pasek zdrowia, Darko tylko 8. Ten granat nie zadziałał, może flash będzie skuteczniejszy. Darko próbuje zaść rywala, ale jednak Stevie jest celowany. Darko, no to jest strzały niecelne i w końcu mamy rundę wygraną przez zespół Nourk. Tak jest, brawo dla Mopsima. W sumie runda w rundę ten domek podchodzi, zawsze obrywa albo Morsiego, albo oczywiście od Vegiego. Tak, plus był taki, że Morsi miał
partnerów, teraz już też wchodzili od galerii, stąd sam Morsi został minimalnie rozbity, nie wiedział dokładnie, gdzie się wcelować, a później genialna decyzja, by nie iść w stronę BS, a tylko pójść w stronę galerii. I dzięki temu wybił totalnie tutaj rywala z rytmu i stworzył tą przewagę dla swojej ekipy, która już została wykorzystana przez Stevie'ego, bo pamiętajmy jeszcze co do Mopsima. To on poobijał Darko i Stevie o tym doskonale wiedział, bo sam też grał bardzo agresywnie. Chciał po prostu go wykończyć, nie pozwolił na żadne kombinacje, bo w kombinacjach powiedzmy, że było 60-40 z przewagą dla Stevie'ego, bo miał podłużną bombę, ale strzelecko to była przewaga 95-5 i tą Stevie oczywiście już wykorzystał i tak w sumie trafiając w głowę. W każdym razie Kojot już rozpoczyna fragowanie, Wygi też przygotowany bardzo blisko i wydaje mi się, że nikt się go w tym miejscu nie spodziewa. Wegi z jednym i drugim fragiem. No wydawało się, że Stevie zdąży zareagować, tym bardziej, że Wegi ma tylko 19 HP. No ale to już jest 2-5, Pixa i Jerons pozostają przy życiu. No minuta do końca, dużo tego czasu, ale to trochę pokazuje, że Nork i tak ma te problemy, bo w sumie ta poprzednia runda nie była wygrana łatwo, to była sytuacja 1-1, więc no, Pakt nadal się może poczuć komfortowo, chociaż teraz Pixa ładne zajście, no Kojot plecami, ale zdążył się wycofać. Bardzo ryzykowna gra zawodnika Paktu, no teraz Pixa jeszcze ma nadzieję, jeszcze walczy. Lunatic na tym BS-ie nagle zostaje sam, ale Wegi wciąż jest przy bombie i to może być największy problem zawodników Nork. Od razu informacja dla antyterrorystów. Zostawmy tego Pixa, niech on sobie tam na A siedzi, ale bomby mamy tutaj, więc nie ryzykujmy, tym bardziej, że i Coyote i Darko zapłacili za to życiem. A czasu jest tak mało, że chyba nie warto się wychylać, ale Molski, przepraszam, chyba o tym zapomniał. Już trzecia eliminacja od Pixy, no ale Lunatic i Wegi wiedzą, nie mogą się wychylać i to będzie runda dla zawodników Pakt. Pytanie, czy w ogóle Jero z nami jest, bo wydaje no to jest właśnie największy problem. Ma problemy z połączeniem internetowym. Zaraz oczywiście sprawdzimy, jak dokładnie wygląda jego ping. Może Lunatic sprawdzi, bo... Nie, Lunatic jednego nie zauważył, także zachowana chociaż broń. A jeżeli chodzi o sam ping Jerosa, no ten już spada. Zwróćmy uwagę, że tam mogło być kilkaset nawet stąd. Oczywiście sam Jeros się nie ruszał, tak jednak jest już raczej optymalny i będziemy mogli chyba grać dalej. Pytanie, jak Nowar do tej rundy podejdzie, bo jednak są przekupione digle, także to jest force grany przez tą ekipę do samego końca, bo i w tej następnej rundzie zobaczymy te maksymalne zakupy, jeżeli chodzi o tą ekipę. No a co do Pakt, piękny resecik ekonomiczny Nowar, no by nie powiedzieć, że przypadkowo wygrywa rundę poprzednią, bo w kolejnej Pakt znowu pokazuje się z tej dużo lepszej strony. Na razie też Kojot, niczym Wegi rundę temu dominuje, a to jest łatwa gra dla ekipy Pakt. Jak wcześniej mogliśmy pochwalić Nowork za walkę, bo jednak no, na tym Cobblestone wyglądali całkiem nieźle, szczególnie w połowie numer jeden. Tak na tym Mirażu wyglądają po prostu beznadziejnie. Jeszcze Stevie, który próbuje flagi zdobywać, ale jednak same flagi niewiele dadzą. Tutaj Wegi wszystko kończy. No na środku widać, że Pakt nie boi się skracać pozycji. Teraz to widzieliśmy, widzieliśmy to również właśnie wcześniej, więc Pakt czuje się bardzo pewnie, mimo że wynik nie jest jakiś doskonały. To jest 9-5, gdzie Nowork, owszem, nie ma dobrego wyposażenia, no ale nadal z tym jednym karabinem, z tymi pistoletami, z tym scoutem można rundę wygrać. A 9-6 to nie będzie jakaś dominacja Paktu, ale jeżeli ta pewność ciebie zostanie i to będzie nie 9-6, a 10-5 i Pakt wygra tym razem rundę pistoletową, to faktycznie Mirage może nam się zakończyć dużo, dużo szybciej. Teraz Pixa, Jeros i Stevie poobijania, w końcu nawet to Pakt ma przewagę. No nic dobrego Nowork tam nie pokazuje, to Pakt się wychyla, oni chcą się strzelać, ale o dziwo Wegi, zaskoczony przez Mopsima, ten wychylał od piwnicy, udało się podnieść lepszą broń i teraz już nie z jednym, a z dwoma kałasznikowami zawodnicy Nowork, no ale Pakt trzyma tylko jednego zawodnika na Mopsite B, to jest Molski, który jest ustawiony w domku. No Pixa, gdyby miał AWP, mielibyśmy fraga, tak, Kojot lepszy, Darko fraguje, Molski się głębiej wychyla i to nie było potrzebne. Z tego skorzystał Mopsim, fragując po raz kolejny w tej rundzie, a Jeros już zakrada się od łącznika. Bomba jednak jeszcze daleko na respie graczy Nowork. I czy Pakt się w tym nie pogubi, bo Jeros jest coraz bliżej. Namierzony Kojot, Lunatic plecami do przeciwnika. No, bombsite bez zostanie zajęty, tylko właśnie problem taki, że bez bomby dla zawodników Nowork. Jeros, już myślałem, że nic z tego nie wyjdzie, a tymczasem też to Mopsim fraguje i zostaje tylko Darko. Który zaraz znajdzie bombę. I to będzie najważniejsze. Darko już wie, co się dzieje. Aha! Czyli weszliście na bombsite B, ale zapomnieliście
bomby. Najważniejsze, żeby Nowork podeszło pod tą pozycję. Razem widzimy, że chyba uda się jednak dobrze zsynchronizować. W każdym razie biegnięcie z nożem na strzelaninę to nie jest dobra sprawa. Tak Darko tą rundę jest w stanie wygrać na czas. Rynek podchodzi do niej strzelecko. 10-5 i no brawa dla Darko, że jednak rotował od respa Terro, nie od łącznika, piwnicy, gali. No bo jednak, a nawet od kuchni w sumie. Ale zdziwiłby się, gdyby poszedł na bombsite, a tam terrorystów by nie było, bo ci raczej też we dwójkę by wracali po bombę. Pomyśl, no może jakiś fake, no ale jednak zakończyło się to nie najlepiej dla Nowork. Dobry początek, wynik 4-0, w międzyczasie wygrana też sytuacja 1-1 i wpadła ta piąta runda, no ale możemy powiedzieć z całą stanowczością, od kiedy Pakt bardzo pewnie wygrało rundę anty jako bez straty, no to niestety Nowork nie miało podjazdu. Teraz restartowanie meczu i przed nami druga połówka i ostatnia runda pistoletowa dzisiaj. Mówiliśmy o tych pistoletówkach wygrywanych przez Nowork na Cobblestone. Teraz na Mirażu też się tak udało wygrać, ale no może w końcu Pakt odpowie i przy takim wyniku już później końcówka nie powinna być zbyt trudna dla ekipy, która jest faworytem. No ale dajmy szansę, bo skoro Nowork jest takie mocne w tych pistoletówkach, to może teraz wcale nie będzie inaczej. Jest CZ u Mopsima, jest też granat. Od razu się przypomina Destroy z Inferno z takim wyposażeniem, a tymczasem to Molsi fraguje jako pierwszy Lunatic do pomocy i to jest sytuacja już 5-2, gdzie terroryści nawet nie zostali poobijani. Ale Pixa od rampy tej pozycji się nikt spodziewać nie będzie. Molsi raz jeszcze, no dobra pozycja i Pixa. No teraz, okej, okay, fraga zdobywa bardzo łatwego, ale bomba jest podłożona, a sam Pixa nie ma smoka, nie ma defa, poza tym gracze Paktu już wiedzą, gdzie jest ostatni z rywali i ci nie boją się wychylać, ryzykują na pewno, ale no widać, że są pewni siebie. I Pixa już nieco bardziej schowany, teraz już na siłę nikt nie szuka tego fraga, nie wiem, czy Darko gdzieś tam się z jakimś nożem nie skarał przez chwilę, ale... Tak, jednak tak. No nie, panowie, no to nie jest runda nożowa. No dawaj, dawaj, Darko wygrał tę nożówkę, nie wiem, czy pamiętasz na Mirażu. Teraz też by wygrał, bo oczywiście miał więcej HP, a Pixel nie już amunicji, gdyby przyładował swój pistolet i tak pewnie by oberwał. 11-5 i dominacja, Pakt po raz kolejny, Nowork podeszło raczej standardowo, nie licząc Pixy, który wrócił swoją pozycję do rundy i przez to oczywiście Pakt, nieważne jaką taktykę by zagrało, byleby razem, to raczej ten standard by rozbili. Tak, zwróćmy uwagę na wyposażenie Pakt. No broń bardzo mocna, czyli P90 ołówek jego, ale mi się tylko kojarzy z Michim, który aktualnie jest w drużynie Isaka Wars. A mi z Get Rightem, który jest w Ninjas in Pyjamas. Ani jeden, ani drugi w SL Mistrzostwa Polskich nie gra. A Vegi gra i korzysta z tego P90. Wiemy, że w magazynku jest bardzo dużo amunicji, ale jednak Vegi zdobywa tylko jednego fraga. W ogóle rzadko kiedy teraz już to P90 widzę właśnie na tej proscenie. Ale spójrzmy na samą rundę, bo mimo, że tutaj była przewaga Paktu, to jest sytuacja 2-2 po fragach od Mopsima. Rayson oraz Pixa tuż obok siebie, Kojot i Darko rozdzieleni. I żeby przypadkiem Pakt tutaj nie przeholował, bo Darko ze scoutem, ale to był naprawdę szybki, celny strzał. I teraz Rayson już zostaje sam. 40 HP u niego, Kojot, strzał w głowę. 3 flagi od Darko i 12 punkt wpada na konto Paktu. Pytanie, czy Nowork uspokoi się i zagra teraz Ego, czy jednak będą już forsowali do samego końca, żeby zaryzykować, no ale widzimy, że jednak na razie zakupiono tylko pojedyncze pistolety i tyle. Tak Pakt, znowu nietypowa broń, czyli Bizon. No ale pamiętajmy jednak o tym, że jest to bardzo skuteczna broń na czystą rundę eko. Stąd nie widzieliśmy jej rundę temu, gdzie rywal mógł mieć kamizelki. Na czyste eko wydaje mi się, że spokojnie, czy z Bizona, czy z Maka można sobie korzystać. Znowu szybkie wejście od łącznika, bardzo pewna gra terrorystów i Vegi z pierwszą eliminacją. Vegi po raz kolejny zdobywa tego fraga. Molsi również daje sobie spokojnie radę. Zostaje tylko Mopsim przygotowany właśnie od gali. I pytanie, czy znowu Molsi fraga jakiegoś zdobędzie, no bo on jest najbliżej całej tej akcji na Mopsim. W sumie tak był zachodzony przez Vegiego. 13-5 i czas na ostatnią szansę dla Nowork. Nie wiem, czy możemy powiedzieć na wygranie tego spotkania, na ugranie jeszcze jakiejś rundy honorowej po CD. Ale gracze Paktu przecież nie oddali swojej broni w tej rundzie poprzedniej, stąd teraz zwróćmy uwagę na to, że są te dwa Bizony, jest Molsi z Makiem, jest Kałasznikow u Kujete i Darko, więc no Pakt chyba musi to rozegrać bardzo szybko, jeżeli chce tę rundę wygrać, albo liczyć na Darko, albo właśnie na Kojota, którzy mają Kałasznikowy, na razie Lunatic, no niewiele robi w tym łączniku, jest walka na środku, Molsi pali Mopsima, ale Pixa po raz kolejny i Vegi zostaje na tym środku, Pixa poobijany, Rayson był do pomocy i nagle zostają tylko dwa Kałasznikowe,
Kojot długo był zafleszowany, ale teraz Jeros, no niestety, za późno sprawdza tę pozycję. Walczy jeszcze dwójka ekipy Paktu, ale Pixa blisko i w tej rundzie nie zawodzi, chociaż Darko uspokaja go. Kojot tylko się przyjrzał, jak Darko miał tego flesza na twarzy, ale bomba na ziemi. Rayson wciąż jej pilnuje, niedaleko jest również Stevie, teraz Kojot się tego kompletnie nie spodziewał. Zostaje Darko w sytuacji 1-2, zna pozycję rywali, wie gdzie stoją. No ale nie ma Mołotowa, żeby jakoś Stevie'ego wykurzyć. Darko próbuje to robić jakoś fleszami, ale Stevie tylko balansuje. Darko no musi podejść, nie ma opcji. Rayson się wychyla. No i to jest runda dla No War. Tak jest i bardzo sprawna odpowiedź antyterrorystów. Dobrze indywidualnie i Pixel i Rayson. Pamiętajmy jednak, że no pozostały dwie, a nie na przykład trzy osoby przy życiu. Stąd teraz oczywiście Rayson i Stevie powinni rzucić swoim kolegom lepsze wyposażenie. No ale widzimy, że chyba do tego nie doszło, albo Stevie po prostu kupił sobie granaty, stąd Pixa gra tylko z UMP. Wydaje mi się, że była opcja na czwartą broń długą. W każdym razie Mopsi z maga chce skorzystać, przygotowany na blisko przy piwnicy. Poleciał, flesze się od niego odwraca, ale jednak niecelnie w kierunku Darko. No i pytanie oczywiście co dalej, bo już oczywiście Pakt ma tą przewagę. Wegi też przytomnie skraca pozycję, ale jeszcze Pixy nie zauważył. I chyba nie zauważy. To jest ciekawa mijanka, którą Wegi powinien wykorzystać, zdobywając oczywiście fraga w plecy. I jeszcze przejdzie przez tego smoka dla pewności. Pytanie przed tym, czy Rysona nie załatwi. A tutaj leci w tym momencie nożyk. Ryson również wyeliminowany. No i kłótnia w klanie, bo wydaje mi się, że Jeros może mieć pretensję do Pixy, który nie poinformował, że rywal może wyjść od rampy, albo poinformował, no to wtedy Jeros może mieć pretensję tylko do samego siebie. Pixa zostaje sam i ten zawędrował na respa rywala, ale bomba jest pod bombsite'em B. W końcu położona i w tej rundzie jeszcze Lunatic nie fragował, być może to on tego ostatniego fraga zdobędzie, chociaż Pixa chce wychylić się na środku. Na razie powoli, ale on wie, że tej rundy już nie wygra, no to będzie 14-6, No Work wygrywa rundę poprzednią, teraz będzie porażka i no chyba czekamy powoli właśnie na koniec tego meczu, aż Pakt zgarnie kolejne 3 punkty dzisiaj, bo jak sam powiedziałeś wcześniej, na Cobblestone jeszcze była walka, na Cobblestone na tej poprzedniej mapie No Work jeszcze się pokazywało z tej dobrej strony tutaj, znowu fajny początek, później 6 rund dla Paktu i no, Pakt zdominował tego Miraża tutaj, nie było tej dobrej serii od No Work jak wcześniej. No i boję się, że już jej nie będzie, że już jest za późno, że Nork już w jakimś sensie pogodziło się z porażką. No, może trochę to zabrzmi tak niemiło, ale no patrząc na ten sezon ESL Mistrzostw Polski, Nork jest do tego przyzwyczajone. I to jest trochę przykre, że do takich rzeczy się można przyzwyczaić, ale no co zrobić, to są ekipy lepsze, są ekipy gorsze i na pewno dzisiaj Pakt był lepszy na Cobblestone, jak na razie Pakt jest dużo lepszy na Mirażu. Trzeba jeszcze to wykończyć, postawić te kropkę nad i, wygrać te dwie rundy. No w tej chyba się wszystko powiedzie terrorystom, chociaż jeżeli tak będą ryzykowali, to kto wie. No, Molsi. Nie, no to było przesadzone i mamy 3-3, bomba położona, poobijane bardzo mocno Kojot, ale ten oddaje strzał w głowę. Jeszcze walczy Pixa oraz Jeros, który jest pod PSMB. A już go Lunatic raczej usłyszał. Tutaj nie mogło być inaczej. Lunatic na spokojnie, ale Pixa, 2-1. Chociaż Wegi i Lunatic, czy będą się bawili? No Lunatic z kosą w tym smoku. Minął się teraz z rywalem, ale Wegi zostaje jeszcze pod BS-em, ten bez granatów. No widać, że Pakt bawi się teraz z przeciwnikiem, ale Pixa i tak nie ma czasu, musi dorwać się do tej bomby. Nie ma tutaj nigdzie defa, smoku już też niewiele da. Jeszcze frag dla Pixy, ale no to będzie wybuch, ewentualnie szybsza eliminacja Pixy. No czekamy na koniec, bo tutaj widzimy jakieś dziwne sytuacje i chyba nie ma co przedłużać. Nie ma, ale też wydaje mi się, że No Work nigdy wcześniej nie miał takiej sytuacji, że rywal się wręcz z nimi bawił. Pierwszy taki mecz, widać, że coś zdecydowanie już w tej ekipie jest nie tak, ale nie ma co się dziwić, jeżeli przegrywa się aż tyle spotkań z rzędu, bo to jest już w tym momencie 0-11, po tym meczu prawdopodobnie 0-12, bo szczerze wątpię, że No Work wróciło, no to musi coś się posypać. Chyba po prostu już tak nawet po sportowemu nie ma takiej złości, nie ma chęci wygrania spotkania, mimo że powoli gra się o nic, bo raczej No Work odpadnie już z tego sezonu ESL Mistrzostw Polski. W każdym razie jednak widzimy, że jeszcze ta sportowa walka jest i po prostu sami zawodnicy No Work może troszkę się podłamali tym, że Pakt się z nimi bawiło, no ale kiedy teraz było lepsze wyposażenie, były M4, no to No Work próbuje jeszcze walczyć o wyjście z twarzą. A Pakt, no jeszcze ma teraz trochę pieniędzy, ale jednak Lunatic rozegra rundę tylko z pistoletem. Molsi ma jeszcze karabin.
ale w następnej, gdyby jednak do niej doszło, no Pakt musiałby rozegrać rundę już z pistoletami, więc kto wie, czy taka zabawa się jakoś nie skończy źle dla ekipy atakującej. Chociaż wydaje mi się, że takich sytuacji będzie dużo, dużo mniej już, jak tylko będzie ogromna przewaga i nie mówię o wyniku, a w danej rundzie liczebna, typu 4-1, to może wtedy Pakt sobie będzie chciał zakończyć rundę z noża. Ale teraz Molsi wyczekuje, aż Mopsim sam skryci pozycję. No i Darko na środku też sobie radzi, z tym, że Ryzen jeszcze jest na galerii. Darko minimalnie go poobijał, ale teraz Darko wycofuje się na środek. Tymczasem już mamy wejście pod BSB i bardzo nieudany strzał od zawodnika Nowork. Zostaje jedynie Pixa. Sytuacja... Oj, wychodzą z serwera zawodnicy Nowork, ale ja im się wcale nie dziwię. Tutaj już nie było żadnej wiary